Witajcie. Po raz kolejny mam zaszczyt prowadzić. Część tego programu nazywaną Nowinki ze świata nauki i technologii. A dzisiaj skupię się na takim dosyć kontrowersyjnym temacie. Tutaj za mną widzicie tło, które będzie obrazowało bardzo dobrze ten temat, czyli roboty, robotyka. Przedstawię Wam kilka takich najciekawszych osiągnięć w tej dziedzinie. Resztę doszukacie sobie sami. I teraz chciałbym poprosić o filmik, który przygotowałem dla Was. Na początek pokażę Wam mojego ulubieńca. Nazywa się Asimo i pochodzi od Hondy i już od szeregu lat jest produkowany i rozwijany. Jego historia oficjalnie zaczęła się od 2000 roku, jednak poprzednie wersje już od lat 80. Były rozwijane. Tutaj widzicie, jak radzi sobie, przechodząc pomiędzy spacerującymi ludźmi, interakcja jest dynamiczna. Teraz poprosiłbym, żeby słychać było. Tutaj mogliście zauważyć, że mimo że trzy osoby naraz mówiły do niego jednocześnie, był w stanie zrozumieć każde z pytań, mimo że było po japońsku i dla nas jest to niezrozumiałe, dla niego oczywiście jest, i był w stanie odpowiedzieć poprawnie na każde z zadanych pytań. Tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak radzi sobie na przykład w takiej sytuacji, powiedzmy, nazwijmy to biznesowej, gdzie wita gości, odprowadza do wskazanych przez nich miejsc lub też zabawia ich, podczas gdy muszą czekać. W międzyczasie opowiem Wam troszeczkę więcej na temat historii tego przedsięwzięcia. Tak jak mówiłem, od lat 80., od dokładnie 86 do 93 roku była rozwijana tak zwana seria E. Były to pierwsze próby stworzenia takich humanoidalnych robotów, które mogłyby się poruszać o własnych siłach. Później powstała seria P. Od 93 do 97 roku Honda rozwijała właśnie ten projekt aż do 2000 roku, kiedy to już Asimo pojawił się oficjalnie. I tutaj nazwa może kojarzyć się z Isaaciem Asimowem, bardzo znanym w świecie robotyki, jednak według twórców Asimo nie ma tutaj nic wspólnego. Asimo pochodzi od skrótu Advanced Step in Innovative Mobility, czyli zaawansowany krok w innowacyjnej mobilności. I Asi z japońskiego jeszcze odnosi się do stopy. I został on stworzony po to, żeby pomagać ludziom. Tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak porozumiewa się językiem migowym, co jest także możliwe. Także w zamyśle twórców jest to robot, który ma pomagać ludziom o ograniczonej mobilności w takich codziennych pracach domowych, w kontaktach z innymi ludźmi, w ogóle ze światem zewnętrznym. Ma wysokość 130 cm i waży tylko 48 kg, ta najnowsza wersja. I jest zasilany baterią litowo-jonową, która wystarcza mu na około 1 godziny pracy, po czym sam automatycznie wraca do stacji dokującej, żeby się ponownie naładować. Z takich danych technicznych mogę Wam jeszcze dodać, że posiada 57 tak zwanych stopni swobody, czyli degrees of freedom. I tutaj dzięki nim może obsługiwać przedmioty codziennego użytku, tak jak tutaj możecie zaobserwować moment, kiedy nalewa napój z powiedzmy termosu. Z takich ciekawszych informacji mogę powiedzieć Wam, że ma bardzo mocno rozbudowany system rozpoznawania otoczenia. Jest w stanie rozpoznawać na przykład do 10 różnych osób po twarzy i zwracać się do nich po imieniu i wiedzieć, że to są te osoby, a nie jakieś inne. Dodatkowo jest w stanie rozpoznawać dużo gestów oraz takich
mimiki twarzy, czyli na przykład jeżeli wyciągnie się do niego rękę i jest w stanie odpowiedzieć uściśnięciem dłoni. Także interakcja z nim jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i coraz bardziej przypomina interakcję pomiędzy ludźmi. Jest także, tak jak widzieliście, w stanie rozpoznawać mowę, nawet z kilku źródeł jednocześnie, a dzięki wbudowanym mikrofonom potrafi rozpoznawać, z którego kierunku dochodzi do niego głos i automatycznie odwracać się w tamtą stronę. Oczywiście mobilny robot musi się także poruszać i najnowsza wersja porusza się już bardzo szybko, ponieważ 9 km na godzinę. Tutaj możecie zobaczyć, może śmiesznie to wygląda z perspektywy ludzkiej, ale w robotyce jest to naprawdę wielkie osiągnięcie dla takich humanoidalnych robotów. Zobaczycie w zwolnionym tempie, że rzeczywiście jest to bieg, odrywa się cały od ziemi. Są też na internecie inne filmiki, gdzie pokazane jest, jak podskakuje na jednej nodze, przechyla się na boki. Naprawdę, jeżeli chodzi o utrzymywanie równowagi, jest to niesamowite osiągnięcie. I ciekawostka jest taka, ludzie z Hondy stworzyli także możliwość interakcji z nim poprzez sterowanie falami mózgowymi. A tu już kolejny robot o nazwie Armar, który pochodzi z Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech. Jest to naprawdę kolejny bardzo ciekawy robot, który w tym momencie, jak widzicie, rozpoznaje obiekty, które są przed nim. Jest w stanie dzięki swoim kamerom, które rozpoznają głębie oraz kształty, rozpoznawać różnego rodzaju obiekty i uczyć się ich. To znaczy nie tylko sztucznie odpowiadać na komendy osoby, która nim steruje, ale także odgadywać intencje, nawet jeżeli powie ta osoba dosyć niejasno. Na przykład tutaj jest mowa o tym, żeby otworzył zmywarkę do naczyń. Sam znajduje rączkę, sam znajduje drogę najlepszą do niej, potrafi otworzyć. Tutaj jest to oczywiście przyspieszone, bo na tej fazie rozwoju ten robot jeszcze przetwarza dane dosyć wolno. Mimo wszystko jest to krok w dobrym kierunku. I jest to już trzecia wersja tego robota. Od 2000 roku do 2006 rozwijało się to dynamicznie. W 2002 powstała druga wersja. Jest on w stanie poruszać się, obracać się w zakresie 330 stopni. I ma 43 te stopnie swobody, czyli troszeczkę mniej niż Asimo. Jak widzicie, on porusza się na takiej mobilnej platformie z kołami. Tutaj widzicie, jak w sposób dynamiczny przejmuje kubek od prowadzącego te badania i sam wstawia go do zmywarki. Fajnie byłoby, gdyby mógł. Teraz poproszę o dźwięk. This is a book, Advances in Robot Control. I understood that the object is called Book Advances in Robot Control. Is that right? Yes. I have learned the object with name Book Advances in Robot Control. What can you see in my hand? What can you see in my hand? Może znowu wydawać się to bardzo prostym zadaniem, jeżeli chodzi o naszą interakcję. Natomiast dla robota rozpoznawanie obiektów, tutaj na przykład jest przewrócony bokiem, rozpoznawanie obiektów, które dopiero co zobaczył po raz pierwszy, który się dopiero co nauczył, jest naprawdę wielkim osiągnięciem. Jest to niesamowita sprawa i może się ten robot uczyć sam. Tutaj następny robot, Justin, znowu jest to produkcja niemiecka, także Japonia i Niemcy w tej kwestii górują. Ten robot podobny jest do tego poprzedniego Armaru, jednak troszeczkę wydaje mi się sprawniejszy. Tutaj jego mobilność jest większa i jest troszeczkę szybszy, a także jak zobaczycie za chwilę ma możliwość operowania różnego rodzaju przedmiotami niezależnie od tej platformy, na której się porusza. I może na przykład izolować jakiś obiekt w przestrzeni i porusza się wokół niego. Ten robot został stworzony przez Centrum Przestrzeni Kosmicznej Niemieckiej, DLR w skrócie.
i ma naprawdę znowu zaawansowane możliwości rozpoznawania swojego otoczenia. Tutaj śledzi ruchy obiektu przed sobą, jak także może wchodzi w interakcję z obiektami codziennego użytku i na przykład zajmować się jakimiś w przyszłości pracami domowymi. Jest wyposażony w dwie kamery oraz czujnik laserowy. Jego rozstaw to 1,7 metra i waga tylko 45 kg, a sam udźwignąć może do 15 kg. W sumie jest wyposażony w 84 czujniki i posiada 33 te stopnie swobody, które pozwalają mu na łatwą manipulację obiektami codziennego użytku. Znowu, może się wydawać, że jest to troszeczkę wolne. Tutaj co prawda w porównaniu na przykład z Asimo odkręca tę butelkę, jak tutaj za chwilę zobaczycie, troszeczkę szybciej i troszeczkę sprawniej mu to idzie. Ja ubolewam chyba tylko nad tym w tej kwestii, że no niestety te wszystkie firmy, te wszystkie grupy badawcze nie współpracują ze sobą. To wszystko jest schowane za patentami, za tajemnicami biznesowymi i nie, przez to każda z nich musi rozwiązywać te same problemy zupełnie na nowo. Jak widzicie, jest to dokładnie to samo zadanie, które wykonywał robot Asimo, jednak do tego musieli dojść i jedni, i drudzy naukowcy zupełnie odwrotnie, samodzielnie. Mamy jeszcze dwie rzeczy, ale niestety powoli nam się kończy czas. Jeszcze tylko dokończę pokazówkę tego robota, ewentualnie później wpuścimy na internet dokończenie tego filmiku. Na samo zakończenie pokażę Wam coś naprawdę już ciekawego, możliwość łapania obiektów lecących z dosyć dużą prędkością, co przy jego poprzednich powolnych ruchach wydaje się aż niemożliwe, natomiast bardzo dobrze sobie z tym radzi. I na zakończenie chciałbym przekazać Wam taką myśl, którą miałem na temat tych robotów, które sprawdzałem. To już jest, to już się rozwija i od tego nie uciekniemy. Jest dużo osób, które boi się na przykład, że roboty przejmą kontrolę nad światem i tak jak w filmie Ja, robot, zostaniemy zlikwidowani albo będą chciały nas zlikwidować. Więc tak czy tego chcemy, czy nie, one już tutaj są i od nas zależy, jak ta technologia się rozwinie, czy będzie nam służyć, czy będzie nam pomagać, czy doprowadzi do naszej zguby. Zachęcam do zapoznawania się z tymi technologiami. Zachęcam do odwiedzania strony zeitnews.org. Tam znajdziecie więcej takich informacji i zapraszam za tydzień na kolejną porcję ciekawostek technologicznych. I na jutro na program. Dzięki, do widzenia.